No dobrze, Marcin Lubiel, zapraszam do odpowiedzi. Na początku chcę zaznaczyć, jestem tylko youtuberem. I co to ma do rzeczy? A, ja wiem, o co ci chodzi. O nie, 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 kochany. Jeżeli myślisz, że jesteś youtuberem, to będę cię traktował lepiej, to jesteś w błędzie. Nie proszę cię o wiele. A ja zapraszam cię do odpowiedzi, będziesz pytany. Wszyscy czegoś chcą ode mnie, jakbym był zabawką. Rozumiem, że jesteś nieprzygotowany. Pała. Elowina. O proszę, pan spóźnialski. Które to już spóźnienie? Ohoho. Tego się nie zliczy za szybko. Dobra, ale może byś odwrócił się za siebie? Za siebie już nie patrzę. Co jest tego powodem? Największy polski crasher. Dobrze, panie crasher, ale czasami warto się odwracać jak na przykład w tej sytuacji, bo za panem stoi pan dyrektor, który przyszedł ze mną porozmawiać. Brak nam jest dobrych manier. Ano są braki, a tak z ciekawości myślisz czasami? Nie myślę. To by trochę zmieniało. Dobra, ja idę porozmawiać z panem dyrektorem, ty wracaj na swoje miejsce i zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Kaluch, czemu ty siedzisz w oknie? Chcieliśmy uciec. O, Ancymonek. A czemu chciałeś uciec? Jak wreszcie wychilować się. Aha, jak patrzę na te twoje oceny, to nie radziłbym ci uciekać. Śledzisz mnie? Jestem twoim wychowawcą, więc tak, śledzę ciebie i twoje oceny. A tak ogólnie, fagata, co ty tak cicho ostatnio siedzisz? By nie zaszkodzić sobie i nikomu. W sumie to fajnie, że szczerze mówisz. Powiem ci szczerze, do byłego nic nie czuję. Czyj to telefon dzwoni? Dzwoni do mnie trąba bomba. O, Wojtuś, lekcja nie jest dobrym momentem na rozmowy przez telefon. Ursz telefon i takie pytanko do ciebie. Mógłbyś zostać dzisiaj po lekcjach? Mam robotę wolną, jutro miałem robić zupę. O, to może zmień kierunek na kulinarny. A co, tak lubisz robić zupy? W sumie nie umiem. Czyli chcesz robić coś, czego nie umiesz. To by się zgadzało. A co umiesz robić? Umiem robić skład. Remek, ty jesteś dobry chłopak, zawsze dzień dobry mówisz. Może dałbyś radę coś zrobić, żeby tutaj trochę lepiej polepszyć sytuację klasy? Sam nic nie zmienię. No w sumie to prawda, ale mógłbyś coś powiedzieć do klasy, jakieś może słowa motywacyjne, jakieś tam wiesz. Trzeba być dzielnym, moi mili, odpowiedzialnym. Krótko i źle. Blołek, a ty byś może pomógł mu trochę, co? Pomogę jak mogę. Okej, znowu czyjś telefon dzwoni. O, teraz twój, kto dzwoni? Dzwoni Fritz. Przerwę macie od tego, a ty pisz ten sprawdzian zaległy, jak ci idzie? Nie wiem jak to robić, ale robię.